No, cześć, baranki. Cześć, Misiaczki. Robimy Wasze czytanko na czerwiec. Już sekundeczka, szybko potasuję i lecimy. Czerwiec dla baranka. No dobrze. To co, patrzymy? Co tam u Was? O! U! No, jeżeli chodzi o pracę, to macie dobre karty. Jeżeli chodzi o miłość, to nie wiem, co Wam powiem, no? Kurde, jakiś facet ma dwie laski. Kurde, patrzcie. Tu jest cesarz. Tu jest czyjaś żona, a tu jest jakaś baba i kochanka. I teraz nie wiem, które to jest żona, które to jest kochanka. No to jest żona na pewno, to jest kochanka. Kurde. No, powiem Wam tak. Jeżeli ktoś tu się skusi w czerwcu na kochankę, to może marnie skończyć. Znaczy nie w sensie, że zostanie zamordowany, to nie o to chodzi, ale. To jest brak zwycięstwa pokazany. I teraz tak, przestro przestroga, przestroga, zwłaszcza jeżeli chłopaki mnie słuchają. Dziewczyny, no nie wiem, czy wy takie coś będziecie robić, ale możliwe. No może macie jakiś stały związek, a zakochałyście się w jakimś innym facecie. Powiem Wam tylko tyle. Jeżeli dojdzie do romansu u osoby, jeżeli, je jeżeli wy macie jakiś, Um, jakiś stały związek. Ja to mówię na marginesie, zaraz powiem Wam cały przekaz. Jeżeli dojdzie do romansu w czerwcu z jakąś osobą spoza małżeństwa, yy, to będzie chwila ulotna, i nawet nie będziecie nic, żadnej wygranej tutaj mieli. To znaczy, możecie stracić lub bardzo nadwyrężyć swój związek, yy, a nie będziecie czuli żadnej wygranej na tym w ogóle. To jest tak, jakby to nic nie dało. Żadnego szczęścia. Nie, nie, w ogóle. Nie, nie bardzo, nie bardzo. Jeżeli chodzi o pracę, to macie super karty. Patrzcie. As monet, królowa monet. Żyć nie umierać. Kochani, jest niebezpieczeństwo w czerwcu dla baranka. I robimy czytanko po to, żeby uniknąć niebezpieczeństwa. Oczywiście, że tak. Więc możecie uniknąć. Jest jakaś bardzo trudna, karmiczna energia i energia pechowa w czerwcu. Nie wiem, dlaczego akurat u baranka. Tego nie wiem. E, to musiałby się jakiś może astrolog wypowiedzieć, czy coś takiego. Być może coś jest na rzeczy. No nie, nie, nie wiem, właśnie o tym nie znam. Nie będę Wam mówić. Natomiast ogólna energia jest pechowa albo karmiczna. To jest tak, jakby mogło zdarzyć... Jak, ok. To jest tak, jakby był dobry czas, dobry w cudzysłowie, no bo jaki dobry? Dobry czas na to, żeby się coś wzięło i spieprzyło. O! Prawdopodobnie pod wpływem Waszych działań, prawdopodobnie, mam nadzieję, że pod wpływem Waszych działań, bo wtedy Wy możecie temu zapobiec. Kochani, w przeszłości ktoś się strasznie w kimś zakochał, nie wiem, zauroczył. I uznał, że odchodzi i idzie, jakiś nowy początek robi. Nie wiem, czy wy, czy wasz partner, czy, czy jakaś tam inna osoba, ktoś tam. W każdym razie, ktoś postanowił tu w ogóle nowy początek. Ja to w ogóle chcę nowego, jakiegoś tam nowego partnera czy partnerki, ale to także spełnienie marzeń. I słuchajcie, to coś, to co czymś, kimś, przepraszam, to co kimś tak. Tak zawładnęło emocjami jakiejś osoby, wami lub tamtej drugiej osoby, to jest przeszkoda. Te emocje lub ta kobieta, jeżeli Wy jesteście mężczyzną, to ta kobieta, a jeżeli Wy jesteście żoną, faceta co zdradza, no to tamta kobieta, a jeżeli Wy jesteście kobietą, która się wdała w taki trójkąt, to te Wasze emocje, to co u Was się pokazało, gdzieś tam urodziło w sensie. Em, Fascynacji, miło zakochania, tu w ogóle. O Jezu, jesteś spełnieniem moich marzeń, a mój mąż to jest jakiś diabdacz. To to stoi na przeszkodzie w czerwcu. Dlaczego stoi na przeszkodzie? Dlatego, że prawdopodobnie nic z tego nie będzie. Dlatego, że jedno z Was albo oboje ma już jakiś związek, a może to spowodować jakąś przegraną. Wiecie, jaką przegraną? Na przykład taką, że Wy Zrobicie sobie tutaj um, nadzieję na, na, nowy, na nowy początek z tą osobą, i na przykład zostawicie jakiś związek i inny i pójdziecie i to w ogóle ja już czekam na Ciebie, a ta osoba nie odejdzie od swojego i nie przyjdzie do Was, i Wy przegracie, bo stracicie i jedno, i drugie wtedy. I jest takie niebezpieczeństwo. Ja bym powiedziała tak, jeżeli chodzi o nowy początek w pracy, jak najbardziej. Macie pokazane coś takiego, jeżeli chodzi o jakieś przeprowadzki, jeżeli by ktoś planował, jest możliwe, że coś takiego będziecie robić. No to, no to mamy, mamy pokazane, ale jeżeli chodzi o romanse czy jakieś związki, to tutaj mamy taką chwiejną energię. Nie to, że mamy pokazaną jakąś iluzję, który ktoś, yy, znaczy ktoś tutaj, yy, wydaje mi się, że to jest zauroczenie jakieś jakaś, jakieś takie coś, oj, boże, ty jesteś spełnieniem moich marzeń. Ja nigdy się tak z nikim nie czułam, nie czułem i w ogóle o co chodzi, a to jest iluzja. Iluzja i przegrana przy tym jest pokazana albo jakieś ego. Ego to wtedy kiedy byście się kłócili z kimś i na przykład żadne by nie chciało ustąpić. No nie wiem z kim, no to to tak rzucam. No jeżeli wam to coś powie, no to uważajcie na swoje ego w tym w, w czerwcu, bo możecie coś spieprzyć dlatego, że będziecie chcieli wygrać, a przegracie na tym. Trzeba być ostrożnie, cholera jasna z tym wszystkim. Zaraz zobaczymy jakie są te rady. Za chwilkę będziemy patrzeć na to. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ym, pracę, jakiś nowy początek się wam kroi i stabilizacja w pracy. Natomiast problemem jest to, że jesteście matką, jeżeli musicie siedzieć z dzieckiem. To macie tutaj jakiś problem pokazany, ale wydaje mi się, że to będzie jakoś rozwiązane. Wydaje mi się, że to można rozwiązać jakoś. Yy, jeżeli, to tak też rzucam, bo, bo takie coś mi przyszło teraz do głowy. Nie jest taki super. Łatwy czas, ten czerwiec dla barana. Baran będzie musiał uważać. Ja bym robiła tak, kochani, bo jeżeli ja mam kartę Uważaj, takie coś pokazane, Uważaj, bo możesz coś spieprzyć, to ja bym robiła tak. Nie zakończałabym zakończa, drastycznie żadnego związku w czerwcu. O, nie zaczynałabym żadnego związku w czerwcu. Nie rzucałabym pracy jakoś w afekcie, jeżeli macie już coś ugrane i wiecie, że coś rozpoczynacie nowego, ok? ale nie robiłabym żadnych takich drastycznych ruchów w czerwcu. Powoli zaplanowane jakieś tutaj metodycznie to tak, ale pod wpływem emocji to nie. No to to jest takie oszczerzenie. Co Wam jeszcze powiedzieć, kochani? Bo tutaj jest za dużo energii niedojrzałej, dziecięcej, nierozsądnej, takiej bez pomyślunku, takiego czegoś, że... Ktoś sobie pomyśli, o już tu, zaczynam, nowy początek, wow, w ogóle, ale będzie fajnie. A potem się okaże, że gówno będzie, bo to była jedna wielka iluzja. Jeżeli jeszcze żeście głupoty żadnej nie zrobili, to wstrzymajcie się z poważniejszymi decyzjami życiowymi do lipca. Dlatego, że macie niezbyt przychylną energię w czerwcu, kochani. I to jest ostrzeżenie, bo jeżeli wy wleziecie w coś naprawdę na łeb, na szyję, Moglibyście jakiś błąd popełnić. Dlaczego? Dlatego, że moglibyście w jakąś iluzję wejść. Iluzję, że coś, wow, jest takie, wow, czadowe. A potem się okaże: Kurde, gdzie ja miałam oczy? No i przegrana. Z tej sytuacji jakiejś tutaj nowej, która się tu dzieje. Może być przegrana, jeżeli by chodziło o związki. Jeżeli chodzi o jakąś nową pracę, to ja, to ja mam stabilizację w pracy. Jeszcze później dołożymy karty na pracę, więc zobaczymy sobie, o co by to mogło chodzić. Jeżeli zaczniecie nową pracę albo macie jakiegoś szefa w pracy, który by was podrywał, albo koleżankę w pracy, jeżeli jesteście chłopakiem, może się tutaj jakiś romans y, u kogoś y, zrobić w pracy. Uważałabym na to, bo tu też nie ma żadnej wygranej na tym. To, to nic dobrego z tego nie wyniknie. Także tu bym uważała, to tylko tyle wam powiem. Kochani, co jeszcze jejku? Strasznie dużo. Jakbyście byli chłopakiem, to łatwiej się te karty czyta niż jeżeli jesteście dziewczyną. Jeżeli jesteście dziewczyną, no to pod warunkiem, że jesteście czyjąś już żoną, a zakochane w innym chłopaku, no to to by miało sens. A mężczyzna ma dwie kobiety, ukochaną oraz żonę, żonę, z którą musi być. Ale jeżeli chodzi o singli, ja jeszcze wezmę sobie dodatkowe karty dla singli. To tutaj mm, emocje walczą z, jakąś, z jakimś rozsądkiem. Tu trzeba się skupić na pracy, a nie na miłości. Ktoś tu kto jest jakiś nieszczęśliwy, szuka jakichś romansów. No to single miałyby takie trochę pomieszane te energie. Osoba na zewnątrz was pokazuje, że miała rozdroże i wybiera w tym miesiącu jakąś drogę. Jeżeli wy byliście zakochani w człowieku, który ma żonę, niestety wybierze żonę przynajmniej w czerwcu no to nie wiem czy potem przylezie w lipcu i powie ach pomyliłem się wróć do mnie oczywiście kopać w dupę takiego to w ogóle nie ma, nie ma o czym mówić ale jeżeli macie taką sytuację że ktoś ma małżeństwo i wy na nich czekacie oni wybiorą małżeństwo kochani wy tu nie macie wygranej ani wam nawet nie będę mydlić oczu bo po cholerę no to przecież chcecie konkrety nie zaraz zobaczymy co mają single Pracę też jeszcze dobierzemy, także spokojnie, spokojnie, tu jakieś nowości są. Jest stabilizacja przede wszystkim, więc to jest dobre dla Was. Jeżeli jesteście matką, też dobre karty. Mogłybyście się martwić o dziecko, dziewczyny, ale chłopaki też się mogą martwić, jeżeli mają dziecko. Nie wiem dlaczego. Dziecko mogłoby spowodować, mogłoby nie powodować tylko. O Jezu, jak chcę powiedzieć, mogłoby yy, sprawiać o, yy, jakieś problemy wychowawcze, w sensie, że dziecko by się wkurzało łatwo. No takie dzieci są najlepsze. Moje dziecko jest pod znaku baranka, także ja coś o tym wiem, jakie to potrafi być narwane. Ale to jest takie słodkie. No. tak się wkurzy, wkurzy, a potem takie milaczek, kurde. E, słuchajcie, no fajne są baranki. E, misiaczki wkurzałoby was dziecko, wkurzałoby was. Dziecko się może też kurzać, ale weźcie pod uwagę. Bo ja nie wiem, o tym się kurde nie mówi. No gdzieś tam może ludzie mówią jacyś, którzy tam głębiej patrzą na tą całą plan znaczy pandemię, to, 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 to o tym mówią, ale weźcie pod uwagę, że dzieciaki mają strasznie namieszane w głowie przez ostatnie miesiące strasznie. To jest masakra. Ja pytam moje dziecko, które no to będę nie lubiło nigdy specjalnie chodzić do szkoły. No, to ona się jej nie chciała wstawać, w ogóle ja pytam ją, ym, co ona o tym wszystkim myśli. Ona mówi, wolałabym, żeby było normalnie. Ja mówię, no ale musiała być chodzić do szkoły od dziewiątej do drugiej, a ona mówi, ale byłoby normalnie, tak jak powinno być. No a tak to siedzę w domu parę miesięcy. Weźcie to pod uwagę. Dzieci mogą być bardziej nerwowe, mogą mieć frustracje, mogą być nieszczęśliwe, mogą być nieznośne. Nie robimy dziecku tutaj jakiś wymówek, tylko rozumiemy dziecko. To tylko dla tych, którzy by się mogli dzieckiem przejmować, martwić. Niektórzy się martwią, że ktoś z wami zerwie kontakt albo że się nie odezwie. On się może odezwać, lub ona, ale ja nie sądzę, że po konkrety. Bałabym się, że po to, żeby wami manipulować dalej. Dlatego nie wiem, czy polecam. Później sobie zrobimy rozpiskę na wszystkie znaki Zodiaku, zobaczymy, co, co jaki znak do was. Będzie wobec was robił. To będziemy wiedzieć więcej. Dobra, kochani. Teraz. Jakąś dodatkową energię dla. Um, y, o Jezu. Dla singli. Dla singli. U. No. Single. Czy wy będziecie może dawać czadu? U! U. Wow, single, wy macie lepszą kartę, lepsze karty niż, niż yy, tam ci, którzy mają jakieś dziwne osoby. Ci, którzy mają małżeństwo albo mają jakiś trójkąt, a, no są w sensie, że są w jakimś trójkącie, mają nie, niezbyt korzystną energię, a okazuje się, że baranki single mają korzystną, takie baranki single, co nie mają żadnych człowieków. No nie wiem. Romans tak, ale powrót nie do końca. No to widzicie, też, też nie. Patrzcie tu. Romans, spotkanie, powrót, spełnienie marzeń. E, mogłaby do Was przyjść jakaś osoba, możecie się poznać lub spotkać, jeżeli się już znacie, przez przypadek. To jest tak, jakby los was połączył. Los was może połączyć, dlatego, że jesteście jakieś bratnie dusze. Albo dlatego, żeście się tam znali z przeszłości, czy coś, ale tak jakby was los tutaj połączył, jakby coś tutaj jeszcze było do odegrania, ale to, co jest do odegrania, to raczej byłby romans, ale to właściwie pokrywa się lepsze karty niż tamte wcześniejsze, ale pokrywa się trochę z tym, co wcześniej mówiłam, że raczej tylko romans, to takie coś mogłoby się wydarzyć. Moglibyście kogoś takiego spotkać, ale ja nie wiem, czy to będzie na poważnie. I jeżeli by jakaś osoba do Was chciała wracać, to wraca po romans, a nie po to, żeby z wami być. No, kochani, w razie, gdybyście mieli jakiegoś wracacza. Um, uważać na. Jeżeli nie chcecie mieć dzieci, uważać, żeby nie zaść w ciąży w tym miesiącu. Bo byłby dobry moment, żeby zajść w ciąży. No, ale ogólnie macie fajne, bo macie pokazane. Zrządzenie losu i spełnienie marzeń dla singli. No to coś tu fajnego mogłoby przyjść teoretycznie. Zobaczmy, jakie są rady dla baranków na miłość: nie wchodzić w trójkąty, nie bawić się ludźmi lub nie pozwolić ludziom bawić się wami. Wyjść z trójkąta, zakończyć trójkąty, nie pić, nie imprezować, nie pić za dużo alkoholu wtedy, kiedy wiadomo, że moglibyście zrobić coś z kimś, z kim nie powinniście czegoś zrobić. Uważać, słuchajcie, tutaj jest siódemka, y, siódemka, y, o Jezu, jak się nazywa? Boże, kieliszków, kurde, nie mogę się wysłowić. Siódemka kieliszków pokazuje nam, że ktoś fiurga buja w obłokach. Słuchajcie... Teoretycznie z tych kart wynika, że bujać w obłokach to jeszcze można, no tu prawda moralność własna wchodzi w grę, bo są ludzie, którzy uważają, że jeżeli ktoś jest w jakimś związku stałym, a marzy o kimś innym, to już jest zdrada. A są tacy, którzy uważają, że pomarzyć zawsze można, ważne, że jestem uczciwa, uczciwy wobec mojej osoby. No więc tu mówię, jak wy uważacie, że jest moralnie, ja się wam nie wtrącam, ponieważ no, to tutaj od was zależy. Natomiast trójkąty i zabawa ludźmi nie, ale marzenia lub rozmyślanie nad tym, a czy ja na pewno tego chcę, a może czegoś innego. To jest też taka karta, która mówi: rozejrzyj się jeszcze. Nie skupiaj się tylko na tym jednym. Rozejrzyj się, gdzieś może być lepsze. Wiem, no jak to brzmi. No to Ja was zachęcam, żeby zobaczyć, czy trawa gdzieś nie jest bardziej zielona, ale nie zachęcam tych, którzy mają małżeństwo. Tych, co najwyżej, zachęcam, żeby zobaczyć, czy to małżeństwo jest szczęśliwe i czy warto. Jeżeli tak, no to wychodzi na to, żeby się nie bawić i nie, nie trójkątować. Natomiast, jeżeli jesteście singlem. I jakieś osoby się pojawiają, czy wracają, czy coś takiego, to ta karta zaleca, żebyście jeszcze poszukali, jeszcze inne osoby wzięli pod uwagę lub zaczęli poznawać inne osoby. Także, miszki, no tak to wygląda. Kochani, praca. Pamiętajcie, że mieliście stabilizację pokazaną w pracy i mieliście jakiś nowy początek, więc zobaczymy. Karta mi się odwróciła, która sugeruje, że coś się nie zakończy w czerwcu. Jeżeli chcieliście, żeby się jakaś praca zakończyła, albo jeżeli baliście się, ona się tak trochę nie kończy tu. No ale zobaczymy, zobaczymy. Nadzieja na lepsze jutro. Czekamy z nadzieją. Czekamy w czerwcu z nadzieją, że się poprawi sytuacja. Nie poddajemy się, dążymy dalej do celu, nawet mimo przeciwności losu. I jaki szef, mąż, ojciec, albo wy, bo to jest baran, osoba, która przyjmuje kontrolę nad sytuacją, bardzo do, ba, bardzo silne karty. Wszystkie trzy to jest ogień. Zwłaszcza ci, którzy mają bardzo poważną pracę. Są na stanowisku, mają, nie wiem, ludzi pod sobą, jak są szefem, czy tam jakimś przełożonym, e, są autorytetem. No, co by to nie było? Bardzo silna karta. I to takie wow, w sensie, co to, wrzucajcie mi kłody pod nogi, a ja i tak dam radę, co wy myślicie. Ja jestem kowalem własnego losu, a nie wy. To, to są świetne karty. Miszki. Praktycznie tu nie ma nic takiego konkretnego, żebym wam powiedziała: O, tu w pracy przyjdzie Franka i zrobi wam awanturę. No nie, no to nie mam takich kart. No to baranki może by chciały troszkę awanturkę. A tu nie ma. Znaczy, no pewnie, że się może zawsze zdarzyć. No to przecież kto barankowi zabroni? Nie Miśki? Ale kochani, nie mówcie innym znakom, że tak powiedziałam. Nie mówcie. Eee, ja taka jestem pobłażliwa dla baranków z powodu tego mojego dziecka, baranka. A może nie powinna, może powinnam was tutaj opieprzyć, powiedzieć: oh, baranku, cóż czynisz? Kochani, nie, to są rewelacyjne karty, jeżeli chodzi o pracę. Wow, powiem wam, nie jeden znak chciałby mieć taką siłę. Jeżeli wątpicie, jeżeli wątpicie, bo wiadomo, wy jesteście mieszanką różnych znaków, możecie mieć jakieś naleciałości, jakiejś innej energii zwątpieniowej, albo jakiegoś wkurzenia, albo coś tam, frustracji, różne rzeczy możecie mieć, to nie wątpcie. Dlatego, że macie tak silną. Tutaj jest pokazane, że jeżeli Wy dążycie do czegoś, może do awansu, a może do innej pracy. Nie wiem do zaczęcia czegoś od nowa, do powrotu do. Nie, nie wiem, do czegoś dążycie. Tak jakbyście mieli cel jakiś. Przyjdzie. Nie wiem, czy przyjdzie w czerwcu. Może przyjdzie w czerwcu, a może przyjdzie w lipcu, ale przyjdzie. Jest pokazane, że się nie poddacie. Jest pokazane, że jest wam przychylny, jakiś szef. Ojciec, lub mąż, jeżeli to ma sens, jeżeli chodzi o pracę, lub jest to wasza energia jako osoby, która przejmuje kontrolę nad własnym życiem, własną pracą, nad tym, co się dzieje. Bardzo dużo akcji tu jest pokazane, bardzo dużo ognia, bardzo dużo takiej siły przebicia. Wow! No, powiem wam, powiem wam, nie jeden znak chciałby mieć takie karty, jeżeli chodzi o pracę, naprawdę. Przyjdzie do was coś, na co czekacie, albo zobaczycie, że idzie w czerwcu. Rada, haha. Ha. Miśki, wiecie jaka jest rada? No to taka rada może być, jeżeli chodzi o baranki. A weź, weźmy Wam jeszcze jedną kartę. Rada jest taka, że jeżeli by pojawiały się w Was niedojrzałe emocje, albo w jakiejś osobie, z którą pracujecie, nie wiem kto by to był, albo jakiś Wasz partner, ale jakaś osoba, być może mężczyzna, ale nie musi być. To mogą być Wasze własne emocje. I te emocje byłyby takie... Jakie niedojrzałe, jakieś takie, tak jakby ktoś był taki trochę histeryczny, taki roz, roz, rozjechany emocjonalnie, taki trochę wariat, em, nieagresywny, nie agresywny, tylko taki trochę wariat, taki, o to się nie uda, o, tu w ogóle czarnowictwo, e, a to nie mogę, a ja już nie, o, nie wytrzymam. Dlaczego? Taka sytuacja? E, to nie robić tego. Po prostu nie w ogóle po pierwsze nie zadawać się z tym człowiekiem za bardzo. Nie zwracać na niego uwagi. Po drugie, jeżeli to jest u was w emocjach, nie robić takich rzeczy. Trzymać emocje na wodzy i pokazujecie, że wy umiecie to zrobić. Nie pozwolić emocjom, ale co ciekawe, nie, nie złość, to nie jest złość. To jest żal, poczucie niesprawiedliwości, jakieś takie, mówię, histeria, jakieś tu łzy, wylewanie. Nie, nie wiem, to chyba nie wy, to chyba inna osoba, ale psz, idźcie, mięsne. Nie robić czegoś takiego. Kochani, ostrzeżenie dla tych, co piją. Alkohol. Nie robić jaj. Ja nie spodziewam się, że Wy jakoś specjalnie w pracy pijecie, ale uważać. Uważać również na osobę, zwłaszcza jeżeli jesteście szefem, właścicielem firmy albo po prostu tam współpracujecie z jakąś osobą, która pije w pracy albo która jest alkoholikiem. Uważać na osobę, która może pić. To nie musicie być Wy, to może być ktoś inny. Jakaś inna osoba. Nie pić. Ja pierdzielę. Ale ja, ja... Mówię Wam, tu chodzi o jakiegoś alkoholika. Ja nie wiem, kto to jest i gdzie, to absolutnie nie mówię, że to musicie być Wy. No, jeżeli jesteście mężczyzną, to bardziej prawdopodobne, że Wy, bo to jest król. Ale nie musi tak być. Jeżeli byście pili, to błagam nie pić w pracy i nie przychodzić na kacu. Yy, I... Uważać z tym alkoholem, jeżeli macie jakąś taką pracę, że możecie być wezwani po godzinach, na przykład, nie wiem, jesteście jakąś pielęgniarką, czy lekarzem, czy coś takiego, to kochani, no, żebyście czasem nie, nie spieprzyli sprawy, że siedzicie w domu pijecie, a tu nagle dzwoni telefon, musisz przyjść, musisz przyjść, bo te, takie rzeczy, tego typu. Yy, nie pić, ale jeżeli ten mężczyzna rozjechany, czy ta, czy ta jakaś dziwna osoba będzie Wam jakąś ofertę yy, dawać w tym miesiącu, Zastanowić się milion razy, zanim weźmiecie. Tu może być jakieś oszustwo albo nieuczciwa oferta. Macie pokazane, nie bierz tej oferty tak od razu. Zastanów się poważnie, czy to warto. Także tu może być jakaś dziwna oferta. Kochani, teraz robimy szybko Was z każdym znakiem Zodiaku. Baranek i baranek. No, będziecie uprawiać seksy prawdopodobnie, jest rozwój romansu, możecie się poznać, a możecie się już znać. I tutaj jest jak najbardziej ciekawi, jeżeli chodzi o tą sferę romansowo-seksualną, ale ostrzeżenie jest takie, że możecie nie być jedyni w ich życiu. No, jeżeli oni nie są jedyni w waszym, no to wiecie, no to was nie muszę ostrzegać. Jest pokazane, że dobrze byłoby wybrać i wyjść z trójkąta. No, może być, jest niebezpieczeństwo trójkąta, ale. Seksy, romans może się wydarzyć z innym barankiem. By czulisz. I teraz tak, albo to z was, które jest babą, jest wredne. No, miśki, wy jesteście pewnie babą, no bo większość z was to kobiety. A jeżeli chłopaki mają byczuliszkę babę, to dziwna baba jest to. Dziewczyny, proszę nie być dziwną babą. To ani nie pasuje nawet do, do tego, do yy, baranka, żeby być dziwną babą. Co to w ogóle. Kochani, dobra, to z Was, które jest kobietą nie potrafi podjąć decyzji, nie podejmie w czerwcu raczej, a jeżeli by podjęła, to głupią, uważać na głupią decyzję, jeżeli chodzi o Was i o byka, nie robić głupiej decyzji, może lepiej nawet nie robić decyzji niż robić głupią, ale może być między Was wchodzić jakaś kobieta i ta kobieta jest potwornie zawistna i, ym, i zazdrosna. Nie życzę wam dobrze, absolutnie. To uważać na taką babę. Bliźnięta. Czekajcie. Kurka wodna, co się wydarza? Bliźnięta. Czekajcie, bo wszystkie karty mi się powracają. jaja. Bliźnięta. A tutaj prawdopodobnie to z was, który jest mężczyzną, podejmie jakąś decyzję w tym miesiącu w, w oparciu o racjonalne myślenie, czyli coś takiego, co będzie bardziej, co się mu będzie bardziej kalkulowało, co będzie bardziej rozsądne, nie w oparciu o emocje, o uczucie, tylko w oparciu o rozsądek. Jeżeli macie jakieś sprawy prawne lub urzędowe z bliźniętami, może będzie jakaś decyzja tutaj w czerwcu. Może też się ktoś udać do prawnika lub do urzędu. Jeżeli to ma sens dla was jakiś. Może to być urząd stanu cywilnego. No, skąd wiecie? Skąd wiecie? Nie, to nie jest jakaś super czadowa karta. W sensie znaczy nie jest negatywna. No, pokazuje, że ktoś podejmie decyzję, no, że ktoś i zakomunikuje wam to. No, to tyle wam mogę powiedzieć. Raczej to będą bliźnięta. Jeżeli bliźnięta są mężczyzną, to już prawie na pewno to będą bliźnięta. Um. Bliźnięta. Jezu, rak. Kurde, zaćmienie. Od słońca ja siedziałam dużo na słońcu. U. Z rakiem się możecie pogodzić. Wyjście z konfliktu. Czyli co? Wyjście z konfliktu, czyli co chciałam powiedzieć? Aha, że się pogodzicie, Jezu. Wow. Nie spodziewaliście się, nie? Że, taki, że taka będzie kontynuacja tego, co powiedziałam. E, kochani, możecie się pogodzić, jedno się już z drugim nie chce kłócić, czyli możecie taki jakiś rozejm zrobić. Czy to będzie oznaczało powrót do siebie, tego nie wiem. Bo nie musi oznaczać. Może po prostu, wiecie, wiecie co, możecie mieć dziecko i na przykład pogodzicie się ze względu na dziecko. Może być tak, ale kochani, jest jeszcze dodatkowy przekaz, i on jest mniej wdzięczny może. Jeżeli ktoś o kogoś walczył, to przestanie walczyć. Ktoś pokazuje, już nie będę walczyć o kogoś tutaj. Nie wiem kto o kogo, no ale dobra, lew. Uh, seksiki, romanse. Uh, 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 uh. Nie wiem, czy coś więcej. nie wiem, Jeżeli jesteście w związku, no to będziecie się cieszyć sobą bardzo. Spełnienie marzeń, bardzo przyje takie przyjemności, takie zarówno cielesne, jak i w ogóle takie przyjemności i spełnienie marzeń. Jeżeli nie jesteście w stałym, poważnym związku, nawiążecie romans albo odnowicie romans, ale to jest dobra karta. Jeżeli chodzi o romansę, jak najbardziej. Nie wiem na ile to będzie poważne, ale na razie romans być może wam wystarczy. Może to się później przerodzi, panna. A tu się ktoś martwi. No zgaduję, że raczej panna się martwi. Zgaduję. Nie śpi po nocach i myśli o was. Być może. Um, no i, i tyle. No właściwie. Czyli co? No albo to z was, które jest kobietą, raczej kobieta się martwi. Nie wiem, czy facet nie śpi po nocach i się martwi. Facetci chyba inaczej trochę funkcjonują. Ale może, może się facet martwi. Ale to jest takie coś, że czerwiec jest takim miesiącem takim, takiego zmartwienia jakiegoś. I być może ktoś nie wraca, być może nie możecie dojść do porozumienia, być może jest jakiś problem. Niestety czerwiec nie, nie zapowiada, że się problem zakończy. Waga. Uuu, spełnienie marzeń. U-hu-hu-hu-hu. Miszki, a idźcie, jestem. Super karta, jeżeli chodzi o miłość, pod warunkiem, że nie ma wodnika, który włazi między was, bo ten wodnik mógłby nabruździć. Ale jeżeli wiecie, że nie ma, to kochani, spełnienie marzeń yy, z, no, z wagą, właśnie. Co ciekawe, no z wagą, nie? Ciekawe. Ktoś o kimś tu marzy i mogłoby być spełnienie marzeń. Skorpion. Uuu. Pewnie to z was, które jest mężczyzną. Oskarżam mężczyzn. Tak, będę seksistowska. Um, raczej to z was, które jest mężczyzną, pokazuje się, że jest lowelasem. No, teoretycznie, jeżeli chłopaki są jak łza i mają dziwną babę, no to ta baba pozostaje dziwna. No, Jezu, no to co poradzimy? Słuchajcie, nie wiem, nie uważajcie na Skorpiona albo Skorpion musi uważać na barana, ale tu jest yy, dziwność. Dziwność polega na braku stałości, braku zaangażowania i być może na lowelasowaniu, co oznacza, że seksy mogą być, no ale no co potem? Nie wiem, Miśki, czy się wplątywać w takie coś, tak średnie, średnie mu się to podoba. Może być też złość, zazdrość, zaborczość, agresja, nie daj Boże. Szczelczyk, uuu, nowy początek. A może dziecko? Ej, może dziecko urodzicie, za zajdziecie w ciążę. Uu. Dzidzia? i jakie dzidzie są słodkie. Boże, byłam dzisiaj znowu w parku pół dnia. No dobra, nie pół dnia, parę godzin, bo już powiedziałam na innym znaku, że pół a potem cofnęłam, że no dobra, nie pół dnia. No to nie powiem Wam, że pół dnia, bo będzie, że koloryzuję. No nie pół dnia. Ale długo. Je, tam jest dzidziów. Park to jest wysyp dzidziów. Słuchajcie, to jest niesamowite. Dzidzia za dzidzią. Takie małe, strasznie słodkie. Boże, tak biegają, tak... Jezu, jakie to fajne. Dobra, nie musi być dzidzia. Nie bójcie się. Nie bójcie się, dziewczyny. Nie musi być dzidzia. Może być ze szczelczykiem po prostu nowy początek. Może być tak, że poznacie nową osobę w czerwcu i się okaże, że to jest szczelczyk. Może tak być. No, bo to może być całkiem nowy związek. Albo się, no nie wiem, dogadacie z jakimś strzelcem, którego znacie, żeby spróbować i jeszcze raz. Całkiem od nowa. Wiecie, taka czysta karta, nie? Koziorożec. Hmm. Osłabienie związku, albo ktoś czuje się słaby w tej relacji, ktoś już nie walczy, nie ma siły albo nie ma odwagi, nie chce, albo ktoś jest wampirem energetycznym i wysysa z drugiego energię. Jakby nie było, szczęśliwa karta dla związku to to nie jest. Co wam będę tutaj mydlić oczy? Wodnik, no to chyba baran będzie szedł w stronę wodnika bardziej, bo to jest karta barana. No chyba, że po prostu to z was, który jest mężczyzną. Zakładając, że nie ma tutaj małżeństwa i osoby trzeciej, czyli trójkąta albo czworokąta, bo jakby był, no to, to ja nie wiem, co wam mam powiedzieć, to no, nie mogę wam nic obiecać. Ale jeżeli jesteście tylko wy, jest szansa, że coś tu się wydarzy. Tak trochę to wygląda, jakby facet zaczął poważnie myśleć o tym związku. Raczej facet, no chyba że baran, no bo to też jest karta barana. Jedno z was tak jakby bardzo poważnie zaczęło myśleć, a być może oboje. I tak jakby ktoś zrobił jakiś poważny ruch w stronę drugiej osoby. Raczej bym stawiała na to, że to mężczyzna zrobi ruch w stronę kobiety. Kochani, rybki. Nie ma nic poważnego tutaj. Nie, nie, nie mogę Wam obiecać, bo będę Was oszukiwać. Ja nie mówię, że nigdy, być może kiedyś, może to nie jest dobry czas, może ten jakiś początek jest opóźniony, ale na ten moment nie ma ta osoba żadnych poważnych zamiarów, więc jeżeli przylezie, to przylezie po romans. Nawet jeżeli będzie coś obiecywać, to uważajcie, bo będzie obiecywać nie wiadomo o co, jakieś tam świecidełka, a okaże się, że to było badziewie, no bo tu nie ma żadnego planu ta osoba wobec Was, porządnego takiego, wiecie o co chodzi. Misiaczki, karty anielskie i kończymy. I słuchajcie, jutro będzie tygodniówka wieczorem. Dzisiaj tygodniówki oczywiście już nie będzie, bo chciałam dokończyć znaki czerwcowe, ale jutro wieczorkiem tygodnióweczka jak najbardziej, więc zapraszam. U. wiecie co? Chyba nowe osoby będą w waszym życiu się pojawiać. Obie te karty sugerowałyby raczej nowe osoby. No, albo odnowienie czegoś, ale to uf, bardziej to nowo wygląda, powiem szczerze, dla mnie. Dobra, chemia. Jest między wami bardzo silne przyciąganie magnetyczne. Co oznacza, że prawdopodobnie jest już w waszym życiu osoba, na którą powinniście zwrócić uwagę, bo macie silne przyciąganie magnetyczne. Zwrócić uwagę na taką osobę w waszym życiu. A druga rzecz, uczucia romantyczne. Twoje uczucia są prawdziwe i warto je zgłębiać. Patrzcie, uczucia romantyczne i chemia Mm. Mieszki. Kurde, no dobra, misiaczki. Uf, skończyłam wszystkie znaki na czerwiec. Jezu, idę odpoczywać. A jutro tygodniówka. Buziaczki, pozdrowionka. No i papa misiaczki.